bo będzie mieli prawa autorskie na filmie. Na twój śpiew. Co ty za mój śpiew? Za mój śpiew to tylko pomidory. Cześć, to są Spiders. Hej, zapraszamy was na kolejny odcinek Siedzący. Będziemy dzisiaj urządzać terrarium. W sumie to będzie takie odnawianie terrarium. Zobaczcie. Pasja nie śpi. Jest godzina do pierwszej w nocy. Więc wiecie. A my co? A my w majóweczkę siedzimy i nagrywamy, żebyście zawsze co środę mieli materiały. Ja może wezmę już... Na pewno nie poznacie, czyje to było terrarium, bo terrarium było... Kiedyś było ładne, a teraz jest po prostu... zasypane fekaliami. Jak ty to ładnie ująłeś? No właśnie chciałem brzydko się wypowiedzieć. Torf jest taki, jakby leżał tydzień pod oszą. No i jeszcze wiem, tu nawet widać... Nawet tu widać kawałek karapaksu leży z przodu. No. Jakaś wylineczka. A dokładnie, jest to terrarium naszej stromatopelmy calceatum. Przenosiliśmy ją ponad rok temu. No, będzie z rok temu na pewno. Tak. Ten film jeszcze jest na kanale, musicie sobie odświeżyć. Jeszcze jest w tej naszej poprzedniej jakości. Poprzedniej playliście właśnie. Bez świateł, taki jest jeszcze taki... Więc jakbyście chcieli wrócić do historii, do tych przeżyć starych... Do tych pierwszych filmów takich, wiecie, trochę horrorowatych takich. To możecie sobie zobaczyć. To zapraszamy. A tymczasem my to terrarium będziemy... My nie będziemy tego czyścili, bo to co już wyczyścimy później. Mamy drugie takie samo tak naprawdę, więc... To zaaranżujemy, a z tego potem ewentualnie przeniesiemy. Ona będzie prostsza, złączymy terraria i po prostu przegonimy ją. Tak, z gminy, dokładnie. To co? Najpierw to. Dobrze, fajnie. To ja już sobie biorę. Przygotowana cała miska oczywiście. Najpierw będziemy sypać to. W sumie cały dzień na nagrywki. Wiecie, ale jeszcze dużo zostało, cała miska była. Wiecie jak to... Życie studenta, student pracuje, studiuje, coś tam chce zrobić, w tygodniu się montuje filmy i przychodzi taki jeden dzień w miesiącu, albo jeden na dwa miesiące się siądzie i trzeba nagrywać. A najśmieszniejsze jest to, że siedząc w domu przebieramy sobie ubrania, żeby nie nagrywać ciągle w jednej bluzce, żebyście nie myśleli, że Warsaw Spider ma tylko jeden rodzaj ubrań. O, miałeś jeszcze dać ten, wermikulce, ale to trudno. To można zmieszać ewentualnie. Nie, to już nie, to już odpuścimy. Damy coś trochę więcej z tyłu? Jak to widzisz? Poczekaj, bo ja miałam tą wizję swoją. Tak, miałeś tą swoją wizję. Tą proroczą wizję. Wiesz co, też w sumie dawno jej nie widziałem tak na szybie, bo co się podejdzie do szafki, to ona od razu się chowa. No, od razu, to jest prawda. Po prostu... Sekunda jej nie ma. Taka jest puchliwa. A z kolei na przykład Irminia jest taka, że tylko coś robimy tutaj przy szafce, to wychodzi. Taka jest ciekawska. A właśnie... A jeszcze Irminia wyliniała nam ostatnio i jest taka śliczna, takie ma piękne kolory. Wicher, zgadłeś, miałeś rację, że wylinieje. No i trochę Łukasz tutaj się rozgadał i zobaczcie ile torfu nasypał. No chciałeś więcej? Co dużo? Chyba dobrze. Zobaczymy gdzie hardcore. Mamy taki kwiatek. Był u nas na parapecie, to santurium. Tak naprawdę jest to fajna roślinka, ale no... Na parapet przydałoby się coś ładniejszego, to jeszcze zakwitnie. Tak, bo ona niby powinna kwitnąć, nie? Akurat na czerwono. Jak kupiliśmy to miała takie czerwone kwiatki, właściwie to mama mi ją dała. No ale jakoś tak przestała kwitnąć i mieliśmy ją wyrzucić. I tak w końcu pomyśleliśmy, że spróbujemy, zobaczymy czy w terrarium wytrzyma, a najwyżej. Może nawóz stromatopelmy będzie leczniczy i się uchowa. Hmm.
Może zakwitnie nawet. Tu myślałam o kwiatku, bo tu jest akurat taka luka, ale faktycznie ona może sobie korzystać. Ona wygrzebie wszystko. Wygrzebie i rysina padnie, nie? Bo generalnie stromatopelmy robią sobie w naturze gniazda gdzieś tam na pniu, właśnie w miejscu, gdzie się pień styka z liściem. Takie miejsca sobie, wiecie, wykorzystują. No i chcieliśmy jakąś według taką opisu. Roślinę, tak, chcieliśmy jakąś taką roślinę właśnie, żeby miała takie duże liście, no nie mamy za bardzo takiej rośliny. Dlatego właśnie myśleliśmy o tej. Może coś takiego. Ten płat jest taki... Nie jest jakiś super piękny. No. Ale... Jest chamsko ucięty kawałek kory. Właśnie nie jest ułamany ani ktoś. Nie, ale nie jest też taki fajny. No niektóre kory są takie, wiesz, takie z duszą. Jakieś porosty, coś. A ta jest taka... Ma, tu jest jeden porost. O, super. O coś takiego myślałem. Teraz by trzeba zrobić jakimś właśnie mchem, tu, a anturium można by otudać. Żeby ta kora się łączyła z nim. W ten sposób. Łukasz? No i to anturium. Tu jest. Tylko wiesz co? Poczekaj, bo ono musi mieć to podłoże do stopczyków, bo anturium lubi mieć powietrze. To ja może dam tutaj, przed tubą w takim razie, bo ono się położyła na nim. Ale musi mieć też trochę ziemi. Ono musi mieć tak ziemię, ale musi to też tam mieć będzie taki, miała wykopaną tą ziemię. Musi też mieć taki luz między korzeniami, żeby miała powietrze, wiesz? Właśnie takie podłoże do stoczyków jest dla niej idealne. Tam są takie drobne kamyczki, jakieś... Ale podłoże do stoczyków jest też idealne jako detaling. No też. Bardzo lubię, jak urządzamy do tego, dla naziemnego jakiegoś, to właśnie obsypać trochę torf. Naprawdę fajnie to potem współgra. A jeszcze póki Łukasz urządza terrarium, to coś wam opowiemy na temat warunków dla tego ptasznika. Stromatopelma calcatum pochodzi z Afryki Zachodniej. To są okolice Wybrzeża Kości Słoniowej. To właśnie co gdzieś się zajmuje prawie całe wybrzeże. Tak. Widzieliśmy, wiecie, na zdjęciach na tym i na mapach. Tam, gdzie była spotykana. Osobiście jeszcze nie udało nam się tego... No jeszcze tam nie byliśmy. Jeszcze nie. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, ona w naturze siedzi sobie gdzieś na drzewach. No jak to plasznik nadrzewny, tak? Siedzi sobie na drzewach. Właśnie w miejscu, gdzie pień styka się z liściem. No ale myślę, że też nie jest to reguła. Oczywiście nie jest to ptasznik polecany dla początkujących, ponieważ jest on silnie jadowity. Tak, to trzeba podkreślić. Nie jest może najszybszy, ale jest jednym z szybszych. I bardzo broni swojego gniazda. To też już możemy wam powiedzieć na podstawie własnych obserwacji, że jeśli stromatopelma jest w swoim gnieździe, to go broni.
Dlatego właśnie przy atakuje bez ostrzeżenia. Dlatego właśnie przy ostatnim przenoszeniu, gdy chciałem ją przenieść jakoś nieryzykownie, musiałem uszkodzić jej gniazdo. Wtedy ona poczuła się, wiecie, zaniepokojona, skuliła się. Udało mi się ją przynieść do modboxa i dopiero wtedy ją przyniosłem. Mam nadzieję, że teraz trochę sprawniej pójdzie. Więc może wiesz co, ty będziesz robiła do zbliżenia. To już mam wszystko w sumie, nie? Już nie będę. Wydaje mi się, że nie ma sensu więcej. Tutaj. I tak jest ładnie, mi się podoba. Tak, jest fajnie. Bardzo fajnie. Ty tutaj. Patrz, ja tutaj pomyślę, jak to zrobić. No tu widzicie porównanie między nowym terrarium a starym terrarium. No. Jest różnica. Co tu dużo mówić? Tyle zostało z tego, jak widzicie. Jak ona sobie to zafajdała. I to najpierw robiła z przodu na szybie, a teraz już po prostu naokoło leci. Dobra, już wiem, że ona jest w tubie. Ona jest w tubie? Tak, już wiem, że ona jest w tubie. Bo wcześniej miała gniazdo tak w dole. W dole tutaj na poziomie torfu. Ale właśnie ostatnimi czasy przeniosła się do tuby. Gdzie byliśmy zdziwieni, bo do tuby nie wchodziła właściwie przez rok. Jak widzicie, pająk jest już przeniesiony do terrarium. Pryskamy go obficie. Mówię też pod roślinki, nie? Żeby się dobrze przyjęły rośliny właśnie. A pająk, tak jak przewidywaliśmy, siedzi na tyle terrarium, tutaj właśnie w miejscu pod korą. Jak widzicie, terrarium już jest skończone, stromatopalma jest w środku i mam teraz mały dylemat, co z nią dalej zrobić. Ja ją osobiście bardzo, bardzo lubię. Weronika trochę mnie, bo się jej troszkę boi, bo to jest taki agresorek. No, to prawda. I tak, ja bym ją najchętniej dopuścił, a Weronika myślała, żeby ją ewentualnie sprzedać. Co ja wolałem, żeby nie było. Czego ja wolałem, żeby nie było. No, Łukasz ją lubi, jakoś tak średnio. Ten ptasznik nie jest jakoś bardzo popularny. Na grupach właściwie nie widuje się zdjęć, żeby ktoś się chwalił, że ma stromatopalmę. Widziałem tak naprawdę ją u dwóch osób. Z Przemka z Pinotera i u Morfa, więc... No ja właśnie mam od Przemka. Jest u nas już rok. I jest naprawdę piękna, jak dla mnie. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Znaczy tak naprawdę ona jest bardzo podobna do Poe, moim zdaniem. Może, no, może jakoś, trochę. Nie jakoś tak, żebyśmy się pomylili, ale też ma ładny ornament, też ma dużo włosów. W związku z tym też mamy do was pytanie.
Czy gdybyśmy dopuścili taką stromatopelmę i byłby z niej kokon, czy bardziej zaawansowana część z was byłaby zainteresowana takimi maluchami? Żebyśmy widzieli, czy jest sens ją dopuszczać, czy po prostu na razie ją trzymać, sobie po prostu trzymać. Czy byłoby zainteresowanie w ogóle? Wtedy nawet byśmy mogli zrobić jakieś rozdanie. No to rozumiem, na pewno jakieś przynajmniej 3-4 maluchy by było. No, jak mniej więcej. No zależy jak duży byłby kokon, ale naprawdę rozdanie byśmy zrobili takie porządne. Tylko oczywiście dla tych, co są zaawansowani, żebyśmy... No tak. Po prostu żaden z takich początkujących terrorystów no, nie miał nam potem za złe, że takie coś się wydarzyło, bo to naprawdę... No żebyśmy my też się nie martwili o osoby, które zostaną też nie te, tak? No bo to dokładnie. Jest odpowiedzialność taka, powierzyć komuś takie zwierzę. Więc dajcie nam znać, czy bylibyście zainteresowani. Co wy o tym sądzicie? Czy wam się w ogóle podoba to terrarium? Tak, piszcie koniecznie, czy wam się podoba. Czy może macie stromatopelmy, może... jakieś swoje spostrzeżenia, może jakieś swoje, nie wiem, wnioski odnośnie kokonów. Także jeśli wam się podobał taki filmik, może chcielibyście, nie wiem, kolejny filmik o stromatopelmie, na przykład jak sobie już zaaranżuję tutaj, jak sobie zrobię gniazdo, to też napiszcie śmiało. My jesteśmy zawsze otwarci na nowe filmy. Możecie nam w ogóle pisać jakieś propozycje, jakbyście mieli jakieś pomysły. Dokładnie. To też się ucieszymy. No i co? No i z naszej strony to chyba wszystko. I tym miłym akcentem dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się następną środę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zostawcie subskrypcję. I jeszcze, wiecie co? Napiszcie nam, czy dostajecie powiadomienia o naszych filmach. Dokładnie, bo... bo mamy z tym ostatnio taki problem, że wydaje nam się po prostu, że YouTube strasznie ogranicza zasięgi, zresztą on tak jak Facebook, ale YouTube od niedawna w sumie zaczął tak ograniczać. I sprawdziliśmy ostatnio jedną rzecz. Weronika zasubskrybowała kanał swoim kontem takim prywatnym. I ja również. I już któryś raz rzędu, jak dodajemy film, nie dostajemy powiadomienia o tym. Ale ani o filmie, ani nawet o streamie, gdzie powinnaś pokazywać, że jest live na żywo. I mimo dzwoneczka, mimo wszystkiego, nie ma nic. Więc dajcie nam znać, bo jesteśmy bardzo ciekawi, czy dostajecie te informacje. W takim razie dziękujemy wam za bardzo uwagę. Widzimy się na tę środę. Na razie. Pa!